Balnica. Centrum wsi nieistniejącej. Żebyś kijem w łeb będzie nie dostała. Nie będzie, dobrze nie będzie. Myślisz? Myślisz, że się nie da? Aha. Będziemy sobie wsiąść tam pod tą leśniczówką, co? Piwko. Tak, jakieś piwko napoić. Bo obiadek jest pojedzony. No, obiadek kurwa, ale był obiad. Na dwóch. Porcja na, jedna porcja na dwóch. Nie jedzcie cię kiedy w radzie. Że makierzonek jak krowa. Jesteśmy na Żeremiach na Górnej Osławie. To musi być cichutko, ale marne szanse, żeby któregokolwiek zobaczyć. Tak to wygląda. No właśnie, Wola Michowa. To o czym przed chwilą mówiliśmy, siedząc pod sklepem. Przepięknej urody kościółek drewniany. Taki właśnie. Może spróbuję go złapać z lepszego planu. O tutaj. Chodźmy jeszcze zajrzeć do środka. Widać przez tą szybę. Chyba nie.
Dzień dobry. Powiedz jeszcze ładnie raz. Cześć. Przepraszam, czy nocujecie może na Jasielu? Słucham? Na Jasielu nocujecie może? Nie, nie, my tu też jesteśmy. Aha! Tak. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało. W każdym razie prawdopodobnie będziemy mieli towarzystwo na Jasielu. A na Jasielu będzie grzybowa. Tak. Targamy ze sobą grzyby, które żeśmy wczoraj nazbierali. Czas marzyli w Komańczy. No i się będę produkować. Dokładnie. Wieczorkiem. A... Stop nam dzisiaj poszedł po prostu rewelacyjnie. W sumie... No rewelacyjnie, jak nie... Udało się. Podwieźli nas w sumie, do Wysłoka pół drogi. W sumie droga z Komańczy do Woli Niżnej zajęła nam półtorej godziny. Tak, połowę państwa, którzy prowadzą w Wysłoku Wielkim agroturystykę. Przedbieszczady się to nazywa, będzie na zdjęciach. A drugą połowę nasi ziomale. Z Żywca, z Cięciny dokładnie. Cięciny. Wracający z gór, z winem Bieszczady na tylnym siedzeniu. No dobra, pogadamy jak przejdziemy Wolę Niżną. Narka, kami i tak dalej. Tutaj zaczyna się miejscowy industrial. Tak, ostatnia ostoja cywilizacji. Stary PGR. Stary PGR Woli Wyżnej. Tak to mniej więcej wygląda. Gdzie idziesz, Zosia? Coś chyba ciśnie z dołu. Nasza podwózka. Być może. Ogólnie mam jedną... Puentę na tą dolinę. Chyba przyjaciela. Chyba jeszcze musisz to raz powtórzyć, bo nie było chyba cię słychać, bo to nie, za daleko, wiesz? Jak tu pięknie, tak ponuro. Chmury są złowieszcze, jak mawiał Litza na Wyspie Sobieszewskiej w teledysku do autystycznego, nie? Tak. Torpedy. No i w sumie mamy coś koło połowy drogi urobionej z Woli Niżnej. Co będzie dalej? Czym? Inaczej. Czym? Jak? Zobaczymy. Niby Beskid, ale nasz żywiecki, śląski, to w ogóle mały, nie ma porównania, zupełnie inaczej. Dziko. Dziko, pusto. Można nawet powiedzieć płasko. No nie, no w tej chwili to wiesz, idziemy doliną Jasiołki generalnie, nie? Górki się dopiero zaczną, ale to też nie są takie górki jak u nas. Ale czuć takie wyludnienie. Aha. Aż tu kiedyś tętniło życie, nie? Ale zadupie masakryczne. I ta droga bez końca przed nami. Żeby nie było droga bez powrotu. Nie zazarło. No tutaj są jeszcze też zabudowania dawnego PGR-u. Transformator. Też. No, tutaj się właściwie linia energetyczna. To krematorium. Tu się właściwie linia energetyczna kończy. Bo do tych lamp to już chyba złomiarze druty ukradli, które są przed nami. Koniec świata. Ale dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Buty jakoś idą. Buty idą, tak? Same? Tak. Buty. Rozumiem. Za pomocą drogi idą, tak? Tak, buty są z tej kategorii żony. Idą same. O. Za pomocą nogi. No tutaj to już chyba nikt nie mieszka, chociaż jeszcze jakieś firanki wiszą. Satelita jest pan. No, satelita też już rozkradziona, bo już nie ma tego.
tego dyndzla na końcu patyka. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, no ale... ale okej. Okay. Jak się teraz podpisał, wiem. No tak, słuchaj. Nie ty pierwszy, nie ostatni. Nie, ja tworzę kanał, najpoważniejszy kanał podróżniczy w Polsce, nie? A właśnie, bardzo gorąco polecamy. Tak, Poznaj Kraj TV. Można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy. Na przykład, że pieniny to Beskidy. Tak. Albo, że kleszcze w listopadzie osiągają drugie stadium wygłodnialstwa. Bardzo gorąco polecamy tego pana. Sadzić tak. Takie kwiatki, że po prostu można... zdechnąć. Kursom przewodników polecamy. Nie znacie tak. Na pewno, jak pooglądacie. Dobra, lecimy dalej. Do zobaczyska. Pa! Bye! Bye. Jesteśmy na Jasielu, nie? Koniec świata. Nic po środku, niczego. Dosłownie nic. Ale ogień się pali, to jest najważniejsze. Nie wąchaj mi pach. Nie mam zamiaru. Może być niebezpieczne, nie? Marek pojechał na zakupy z... chyba to byli... parkowcy. A nie, to nie ma parku. To pogranicznicy chyba tutaj byli. Mhm. Zaraz wracają, mają nam też przywieźć jeszcze zakupy. Z Woli. Poczęstowano nas przepysznym autokarem. Smalczykiem. Prawdziwkami. Marek tu robi takie specjały. Nie będzie tego widać na filmie, ale pewnie, jest, ale jest. Po prostu poczęstunek, dzień dobry, witamy. Tak. Może kromeczkę. Idziemy się popatrzeć, gdzie się można umyć, nie? Teraz. Także dzisiaj opowieści galicyjskie. Dokładnie. Za chwilę się zgłosimy z rynku. Dzień dobry. Witamy w kolejny piękny dzień w Beskidzie Niskim. W końcu przestało ciapać. Myśmy się dosuszyli. Patrz tu, następny łaboń z opony. No, generalnie... spotykaliśmy tego samego pana. Co 2 czy 3 dni temu? A już nie wiem. Straciłam rachubę po prostu. W Woliniżnej. Rozpoznał mnie po bucie. Waśkę tu zaczynają wszyscy poznawać w ogóle po bucie. Stała się gwiazdą Beskidy Niskiego po prostu. Okolic Woliniżnej, Jaślisk. But wygląda tak. No to już pokazywaliśmy w sumie, nie? Wygląda twój but. No nie jest to kurwa. Wymak zrobiłam jak... No. Generalnie suszymy się. Suszymy się? Suszymy się. Już żeśmy praktycznie posknęli, no ale... Namiot się wysuszy. Czyli wody się wysuszy. Zaczyna się robić pogoda. To jest chyba najbardziej optymistyczna sprawa w tym momencie. Bo jutro chcemy iść do Zimbranowej, nie? Więc... z tyłu sklepu. Tak. Byliśmy zamienić plastik na papier. Bo w portfelu było głodno. Teraz obiadek w knajpie o nazwie Czeremcha. No, zresztą w tej, której byliśmy wczoraj. W tej kultowej. No i tyle na razie. Żyjemy. Jest dobrze. Baj, dzieciaczki. Do zobaczenia, dzieciaczki. Dzień 11. 11. Okay, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. 11. Mój pysk rozbity. Okulary potłuczone. Tam to jest tam chuj. Gęba nie szklanka, się nie potłucze. No. Mały wypadek był. Tak to jest, jak się chleje wódę z gospodarzem w Jaśliskach. No co miałem robić? Potem się nie panuje nad sytuacją. A co miałem robić, jakbyśmy siedzieli udupieni 3 dni w Jaśliskach?
przez załamanie pogody totalne. Ale poznaliśmy się z połową gminy chyba. No, na wsi to nas wszyscy znali już, nie? Posadzie, i my to w posadzie, w Woli, w Jaśniskach to nas znali wszyscy. I my w sumie też wszystkich, no, praktycznie już. No, tam. Okazało się, że nowy ten posterunkowy w Jaśniskach podobno, jak to stwierdził jeden gówniarz, w chuja wali, bo nie potrafi, pozwala chłopom pod sklepem piwa pić. No a teraz jesteśmy absolutnie pośrodku niczego. Miejsce się nazywa Czeremcha. Ile to było? 1062 km do Bagadag, nie? Do Babadaga, przepraszam. I 3160 km na Nordkap. No nie ma tu nic. I z lewej, i z prawej, i z przodu, i z tyłu nie ma nic. Mieliśmy wieśli kobiec z pozostałościami PGR-u. Mieliśmy zdjęcia. I przed chwilą spotkaliśmy na drodze turystę. Pierwszego. Pierwszy w Beskidzie Niskim. I tak może zostać na dłuższy czas. To jest najlepszy pysk. Takie dziecko. Ale pysk to mam niewyjściowy. Tylko byś się teraz Moszczańca nadał. Albo do Nowego Łupkowa. Z tymi wszystkimi rowerzystami. Rowerzystami coś skasowali w Jaśniskach za jazdę po pijaku. W Jaśniskach kasuje. No jest. Jest dobrze. Zemsta kościelnego. To była zemsta kościelnego, na pewno. Bez, nie ulega wątpliwości po prostu. Ulica Wódki. No ale przynajmniej żeśmy się dowiedzieli bardzo wielu ciekawych rzeczy o Jaśniskach od pana Stanisława. Pamiętasz też połowę? No, a drugą połowę znajdę na Wikipedii. Ogólnie. Wspaniałe wrażenie. No i to tam troszeczkę poczęstowali. Uściwie będą częstować, przyleciał. Prawie co krupnik. No, trzy czwarte krupnika jakiegoś takiego smakowego. Jak to też, potem nie? Wygląda. Dobra, gołota po walce wyglądał gorzej. Ja walczyłem z fotelem. Także straty w ludziach. No. W sprzęcie coraz większe. No ale nie jesteśmy głodni, nie jesteśmy mokrzy w tym momencie. Jest okej. Do zobaczenia, dzieciaczki. I to jest cała Wyszowatka praktycznie. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że w sklepie mają piwo. Szkoda, że nie mają jakieś gorzały, ale... Co tu wymagać, nie? Zasięgu oczywiście nie ma. No bo skąd? Także kwitniemy na przystanku na razie. Potem idziemy do Radoceny. Na bazę. I tam zostajemy na noc. Pewnie się jeszcze tam coś skręci na Radocenie. No. Na szybko. To tyle. To tyle. Nara. Od wczoraj przyszliśmy, to dzisiaj jest lepsze. Wczoraj przyszliśmy, to był w ogóle dramat, nie z tą wodą. Nie wiem, czy to będzie widać tam. Wczoraj tam było po prostu jedna piana. Nie ma Sławoi. Nie ma Sławoi. Nie ma ławek jakichś takich konkretnych. Kawałek deski. Jest co prawda piec. Ale też sztućców żadnych. No, no czyli żadnych, chyba że pozwijali wszystko. W środku jest dosłownie jeden półlitrowy garnek. W ogóle nie oznaczone dojście. Tak, wczoraj żeśmy trochę długo szukali tego. Czekaj, to sobie. Będzie widać jak. No, marniutko, ale tak to mniej więcej wygląda w środku.
to okno musimy zamknąć przed wyjściem. Dobra, zostaw na razie. I tak jeszcze mam kawę. I tak jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Przed wyjściem. Żeby później dupy na deszcz nie wystawiać. Ale temperatura ładnie spadła. 13 stopni tylko. Czy mam dołożyć drugą pościel? Nie trzeba. Nie? Nie trzeba. Ja robię pierożki, także później was poczynę z pierożki. Ale nie za darmo. Nie, to po 5, to po parę, to co to skoro. No poważnie mówię. Dziękuję, myślisz. No bo tak, tu jakby trzeba było gaz, to proszę powiedzieć, ja podłączę buty. Aha, dobrze, to my byśmy sobie coś na kolację ugotowali. No, dobrze. Ja przyniosę, bo mam w sumie w zapasie, także nic się nie dzieje. Proszę, jak nikogo nie ma, to po prostu odkręcam. No, dobrze. Dobra, dobrze, dobrze. To przyniosę i już będzie gotowe. Słyszeli? To była właśnie pani Tatusia. Nie chcę filmować, bo nie wiem, czy się zgodzi na upublicznienie wizerunku, więc... A to była gospodyni. To po 5 pierożków. A raptem 5 pierożków. Ostatnio wam garrosol chciała, co? Nie, ostatnio to było w ogóle tak, bo ona nas wtedy zwoziła, przepraszam, z Ługu do Uścia Gorlickiego. Ja się w Uściu Gorlickim spytałem pani Danusiu, a gdzie tu można coś zjeść, nie? Ona mówi, to czemu kurde nie mówiliście? Ja mam przecież gar rosołu nagotowany w domu, to bym was poczęstowała. Da się, beskid niski. No ale już jesteśmy przynajmniej w jakimś normalnym województwie. Małopolskie. Powiat gorlicki, tak. No bo to podkarpackie, to co to było? Po lewej nic, po prawej nic. Jak nic, krowy były, chłopy pod sklepem. Siedzą, myślą o życiu. To ja sobie też za chwilę pomyślę o życiu. Sklep, czy mnie na przykład wyszła matce od 8 do 10, a potem od 15 do 20 i nie wiadomo, czy pani przyjedzie, bo wydaje córkę za mąż, coś lepiej się robi. No. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, idziemy ogarniać ten nasz łabowiec. A z tym namiotem coś trzeba zrobić, bo to kurde, nie wiem, to jest klątwa, czy co? Wiktor, to twoja kuchenka przynajmniej tyle nie waży, co ten namiot. I to jeszcze mokry. I twoja kuchenka, jak zmoknie, to nie waży dwa razy więcej. Dobra, nie pastw się, że odbieram chłopa. A czemu nie? A może się właśnie wybrał a dzisiaj? Może się kiedyś spotkamy, pojedziemy sobie pod namiot z twoją kuchenką i zobaczymy, co się będzie działo. Kurwa, arkę trzeba będzie budować. Nie, to ja przyniosłem. Aha. Dwa takie suche maślaczki znalazłem jeszcze. Takie pyrtki małe, ale suche przynajmniej, bo te na dole to po prostu się tego zbierać nie dało. W żaden sposób. Mamy ponad pół reklamówki. No mamy ponad pół reklamówki grzybów w sumie. Najwięcej kozaków. Czerwonych. Trochę, parę, nie wiem, ze 3-4 gniewosza. Nie? Jakieś tam się rydze trafiły. Rydze prawdziwki. Ale to nie są ilości hurtowe, jak tutejsi. Na worki. Na worki po prostu zbieram. Dobra. Także... Jakby tu przyjechać z koszem, bo przecież dzisiaj mieliśmy maślaków ile po drodze, nie? Z koszem, jakim koszem? Z kontenerem. No przecież dzisiaj po drodze ile było maślaków, tylko wszystko no, woda, wszystko nie? Wszystko woda. Ale jakby to wszystko tak ładnie zebrać, no to... No jakby człowiek miał koszyk, no to by doniósł z powrotem, a tym bardziej, że ta droga tam na od Smerekowca na Górę Małostowską nie jest jakaś specjalnie stroma, wymagająca. No, tylko błoto, nie? Błoto i chaszcze. Błoto i chaszcze. No ale to jest raczej standard. W Beskidzie niski. Błot niski. Smok, blask, blask.
Ciapu, ciap, ciapu, ciap. To jest klasyka. Jakiego cmok, cmok, nas, nas? Kapnę, kapnę taki kawałek. Aha. Chyba tyle. Dnia 20 wypadu. Tu zamykamy. Znaczy w sumie zamknięcie już było dzisiaj górskie, nie? Tak. A jutro zamykamy całkowicie. Pewnie coś, pewnie coś jeszcze skręcimy. Jak tu wrócić? Nie wiem, na trzeźwo się nie da. Dzisiaj pewnie będzie flaszka wieczorna. Na zakończenie na pewno. Na pewno. Odkryliśmy fajną rzecz wczoraj. Soplica cytrynowa z miodem. Z dodatkiem miodu. Dobra. Bardzo dobra i nie jest słodka przede wszystkim, jak cholera. Kieliszek nie był uklejony przynajmniej po całym wieczorze. Ja, zresztą zobaczymy się jeszcze pewnie na kwaterze dzisiaj. Chociaż... Nie wiadomo. Nie wiadomo. Do zaś. Do zaś. No, cytując klasyka. O, róży nie może być. Przy okazji pozdrawiamy panią Joannę Kołaczkowską. Joannę Kołaczkowską. Róży nie może być. Jesteśmy wielkimi panami. My pozdrawiamy Miecia Mietczyńskiego. Mam nadzieję, że nie wytoczy nam procesu za do zobaczenia dzieciaczki. No to do zobaczenia dzieciaczki. Bo zapomnieliśmy o jednym. Mam nadzieję, że Mieciu nam przebaczy też, że naszego psa wędrowca nazwaliśmy Gałgan. No ale... On co? Jak to nie nazwać Gałganem? No, też czarny, jak węgiel. Gałgan, przywitaj się ładnie. Ten pies przewędrował z nami już kupę. Zdobył wszystkie trzy? Tak. Wszystkie trzy? Tak, wszystkie trzy. No ale zaczął chodzić dużo wcześniej z nami, nie? To tak w ramach małego bonusu. W ogóle to jest pies pijak, wiecie? Pewnie będzie widać później w relacji. No. Pierwsze co w ustrzykach to się rzucił na jabłcoka. Tak, no. I później z tego jabłcoka spadł na ziemię. Znaczy nie na ziemię, na stół, nie? Biedak poobijany. Nos mu się podrapał. Nos mu się podrapał. Śmierdzi. Znaczy... Śmierdzi. No śmierdzi. No. Jacy państwo, tacy pies. Taki pies. No, chyba bym wiecie. A notabene Gałgan. Mów głośniej. Jak jeszcze pracowałam w sklepie z tanią odzieżą, pewnego momentu otworzyłam worek i tam spojrzało na mnie takie coś. Jak można takie coś wyrzucić? Jezu, kochany. Jeszcze tego samego dnia, bo przyczepiłam go do kluczy, odczepił się w jakiś sposób i zgubiłam go pod tym sklepem. Przychodzę na drugi dzień. Na bramie, na zwieńczeniu bramy, ktoś go po prostu postawił. I tak się znalazł. Chodzi sobie. Taka jest historia Gałgana. Przyjechał pewnie z jakiejś głębokiej Holandii. Z początku części się nie da odczytać. Takie hieroglify. No właśnie, znacie jakiegoś dobrego kryptologa, nie wiem, grafologa, dzięki, pracującego w tym, na przykład w komendzie wojewódzkiej w Krakowie albo w Katowicach. Mamy parę linijek spisywanych na dobrej bombie. To było po częstunku pana Stanisława Wieśliska. No i do tego trzeba po prostu kryptologa. No już odszyfrowany. Zajęło to trochę czasu, tak. Aha. Pozdrawiają dwa debile. Szkoda, że ten filmik już zmierza do końca. Cytując klasyka.
No siedzi. Nie dzieje się nic. No siedzi. To co to był za klasyk? To był Macieczko. Aha, no siedzi. Nie dzieje się nic. Siedzi. No rewelacja po prostu. No to ja będę mówić. Kurwa, naprawdę dobrze.